serdecznie szanownych gości, którzy przybyli na nasze spotkanie. Witam przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, pana brygadiera Krzysztofa Moskala. Witam przybyłych rodziców, też oklaski. Szanowną dyrekcję. Grono pedagogiczne. Pracowników ośrodka. Oczywiście was, kochani uczniowie. Brawa. Rozpoczniemy nasze spotkanie, zanim sobie wyjaśnimy, po co w ogóle tutaj żeśmy się spotkali. Ale słuchajcie, no nie dam rady, no chociaż mam mikrofon. O, właśnie to jest, o jest. Posłuchajcie piosenek, które przygotowali wasi koledzy i koleżanki, oczywiście z opiekunami. Jeżeli znacie te piosenki, to bardzo prosimy się włączyć. Dobrze? No to zaczynamy, pani Jury. Zaczynamy od ciebie. Znamy? Niektóre tacy znają. I kiedy Jezus, Panie Bole, będzie wszystko pokazywać. Idzie.
jeszcze mamy jedną piosoneczkę, znaczy będzie trochę więcej, chodźcie w piwi. Ale jest z tej strony ostatnio, tak? A potem przejdziemy do panów. Sobie poradzić,
mój ojciec razem z nim wysoko mnie postawił. Chcę wiedzieć jak on, człowiek, który ma w sobie wiarę, rozwalające góry, każdego nie ziemia, które wybudował Bóg. Wszystko jest możliwe, bo tak mówi Bóg. Yeah.
Naprawić, jeżeli się nam coś zepsuje, nie? Rower czy cokolwiek innego,
Jeżeli nam na tym zależy, to musimy to co? Naprawić, nie? Dobra. Zapraszamy.
miało zwykłą twarz. Ludzie się mylili, a słowo jak zło wybaczało błąd. W chwili, gdy nie żyli, taki los, bracie, niecierpliwy gdzieś gra i każe grać o śmierci. Dziwny jest ten świat, świat ludzkich, naszych spraw. Tak mało jest chwil radosnych, więcej jest smutku, strachu, braku zrozumienia, tyle życiowych pomyłek, zależności. Czasami boimy się miłości, miłości Boga. Czasami oskarżamy Boga za nasze niepowodzenia, porażki, problemy. Nie rozumiemy, dlaczego tyle zła, cierpień, niesprawiedliwości. Dlaczego tyle chorób? Dlaczego tyle samotności w starości, kalectwie? Dlaczego tyle zniszczeń ziemi, katastrof, powodzi? Dlaczego tyle wypadków? Dlaczego tyle głodu, biedy? Czy niezaradności? Dlaczego tyle przemocy, nienawiści, braku sensu życia? Dlaczego tyle stawianych murów, niezgody, izolacji? Dlaczego tyle odbierania ludziom wolności? Dlaczego tyle lęków, niepokoju? Dlaczego tyle niemocy i bezradności? Człowiek ze względu na swoją słabość ulega złu, które prowadzi do wielu cierpień, tragedii i nieszczęść. You've got the words to change a nation.
potrzebne słowa. Bo mam coś do powiedzenia, do widzenia. W moim życiu ciebie nie ma. Do zobaczenia kiedyś, lecz nie w tym życiu. Nie pamiętam dnia, kiedy powiedziałeś do mnie, synu. Byłeś mnie, katowałeś mnie jak psa. Nawet nie wiesz, jak cierpiałem, kiedy zostałem sam. To ostatnie nagranie związane z tobą. Zapisuję słowa, te wspomnienia mnie bolą. Piszę te słowa, ponieważ chcę cię pożegnać. Raz na zawsze w moim życiu zamykam temat. Jedyne, czego chciałem, to twojej miłości. Biłeś, nie katowałeś, bez litości. Pamiętam wyraźnie wszystkie obdukcje. Traktowałeś mnie jak śmiecia, nadal tego nie rozumiem. Ty płakałeś z bólu, to kazałeś przestać. Bolesne śnice na ciele małego dziecka. Nauczyłeś mnie nie być takim samym jak ty. Lekcja życia, upokorzenie, wstyd. Moje łzy wracają do mnie. Wyrządziłeś mi krzywdę, której nigdy nie zapomnę. Tyle lat czekałem na to, aż się zmienisz. Stracony czas nadziei, ten czas nadziei. Nigdy nie powiedziałeś, że jesteś ze mnie dumny. Nie powiedziałeś, że mnie kochasz ty. Nigdy nie byłeś dla mnie wzorem. Zawsze byłeś moim największym wrogiem. Thank you.
Słodkie, przerosłodkie goście, rozkoszny owoc nosiło. Twój gałązki przerośnięte, ulży wątą tak rozpiętym. Ogień teraz poną wciąż, którą wziął wspólnotenia. Spójrz, te kuchno i cichutno, ciało króla niebieskiego, ciało króla niebieskiego.
Przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni, chromi, trędowaci, ślepi, głusi, niemi, ubodzy, celnicy i jawnogrzesznicy, żebracy, rąk chciwych, pełne ościeżnice. I wy, małej wiary, którym brak odwagi, jam, drogą i prawdą.
Twoje piękno. Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie. Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie. Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie. Ty otwierasz nasze oczy, Panie. Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie. Człowiek jest piękny, choćby uczynił wiele zła, w oczach Boga jest zawsze piękny. Jest piękny, gdy nieustannie odnawia swoje życie i remontuje swe serce dla Boga. Prosimy, żeby teraz nasi aktorzy już sobie usiedli.